aktualizację oprogramowania dla Mavic Air 2 V01 00 0511, w efekcie czego przy hyperlapsach w trybie free mamy do dyspozycji cruise control, czyli kontrolę lotu poprzez klawisz funkcyjny. Ja to pokażę za chwilę. Możemy tę prędkość utrzymać, z którą leci, na przykład metr na sekundę czy 1,5 metra na sekundę. Druga funkcjonalność, która została poprawiona, to jest RTH. Wcześniej mieliśmy do 20 metrów ten przedział, teraz jest do 50 metrów. Home przytrzymujemy i jeżeli jest oddalony mniej niż 20 metrów, on wraca do naszej pozycji, na tej wysokości, na której jest. Odwołajmy mu tą procedurę. A mianowicie, jeżeli odległość naszego drona od punktu bazowego wynosi poniżej 50 metrów i wciśniemy RTH, on wróci na tej wysokości, na której jest. Wcześniej było tak, że mieliśmy 20 metrów, a powyżej 20 metrów on już osiągał, czy dążył do osiągnięcia tej wysokości, która była założona, na przykład 40, 70 metrów i tak dalej. W tej chwili do odległości 50 metrów wraca na wysokości, na której się znajduje. No i mamy tutaj jeszcze wersję Androida, która jest kompatybilna, a także wersję DJI Fly 1.2.2 warto sprawdzić. Tutaj jest jeden kruczek, który za chwilę pokażę podczas tych ćwiczeń polowych, studium przypadku, ale tak poza tym jest to dosyć prosta aktualizacja, nie ma tutaj szczególnych cech skomplikowanych, które wniosła. Mavic Air się aktualizuje, a my zaraz pójdziemy na loty, już jest 14, damy radę. Słuchajcie, weźmiemy też oczywiście Proteka. Ja tutaj robiłem parę rzeczy do niego. Pamiętajcie, że trzeba oznakować też numerem operatora swoje drony, bo za to podobno 500 grozi. Ktoś o tym mówił. Miałem też zapytanie odnośnie tego wkrętaka, Wowstick. Może zrobię recenzję, jakoś nie jestem tutaj specjalnie za takimi recenzjami, ale można taką krótką wrzucić, może jutro. Zmieniłem też śmigła, jak widzicie, są w gustownym kolorze, fioletowo-różowy, i trochę wzmocniłem to mocowanie kamery tutaj Insta360. Na dzisiaj mamy taką kamerę 360 Go, to wystarcza. Pakiety są słabe, mam tutaj tylko 4 pakiety 550 mAh, a na te duże silniki, na te mocne silniki, to faktycznie jest trochę mało. A polatamy na 4 pakietach, chociaż ze 2 minuty na każdym, zawsze to coś, loty w terenie. Jak wrócimy z latania, bo teraz nie, pokażę Wam, jak oznakowałem swoim numerem operatora wszystkie drony swoje. Dosyć prosto to zrobiłem, na razie nie mamy na tyle czasu. On skończy się aktualizować, ile idziemy latać. A w sumie czekam cały czas na gogle od DJI, bo muszę powiedzieć, że tak, są niedostępne w sprzedaży. Natomiast to, co tutaj mamy, jeżeli chodzi o ten analogowy VTX, średnio, z tymi moimi goglami, muszę powiedzieć, że to jest średnia radocha. Nie mogę się doczekać. Zamówiłem w sumie gogle od DJI ile? 4 miesiące temu, nie dojechały do mnie. Teraz ich nie ma, DJI też już wycofało ten produkt. Więc niestety trzeba poczekać na wersję drugą. Tutaj widzę, że jest też to mocowanie kamerki jeszcze za słabe, zaraz podkleimy to delikatnie. Naładowały się już gogle i szina, widać, że jest wszystko ok. Aktualizacja przebiega w porządku, radio też jest naładowane, jeżeli chodzi o Taranisa, też jest gitarka. A tutaj dla niewtajemniczonych pokażę tylko kawałek kolejnego drona, który już do mnie przyjechał. Pokazywałem go wczoraj na live'ie dla Dream Teamu na Facebooku, czyli osoby, które są niewtajemniczone, zobaczą go w kolejnych audycjach. Bardzo fajny, jeszcze chyba bardziej wdzięczny niż Protek, ten mały, sprytny tutaj wojownik. Przygotowałem sobie taką skrzynkę na nowy rok, tu jest parę narzędzi podstawowych, nic wielkiego. Tu mam kilka pakietów, 4S 550, to na dzisiaj wystarczy. Antena, a tu jest miejsce na aparaturę i na gogle. W ten sposób to ogarnąłem. Aktualizacja gotowa, możemy uderzać w teren w takim razie. Świetnie. To, co zrobimy w pierwszej kolejności, odpalimy Mavica i polecimy, sprawdzimy RTH. Mam w tej chwili 16 satelitów, będziemy się kierowali na to wysokie drzewo. Trochę wyżej.
Chciałbym być na wysokości około 20 metrów. Dobra, jestem na wysokości 20 metrów i teraz polecimy sobie 49 metrów, tak? Tak to było. Czyli tak, żeby się zmieścić przed granicą 50 metrów. Już odległość jest za duża. Ok, jesteśmy na 49 metrach. Sprawdzimy teraz w menu safety, jak wygląda wysokość RTH. Chciałbym, żeby ona wynosiła nie za dużo, 40 metrów, tak? Ok, i teraz przyciskam RTH. Z 50 metrów unosi się. Na 27 uniósł się i wraca. Dziwne zachowanie, bo ani to nie jest 20, ani to nie jest 40 metrów. Ale wraca tutaj do nas. Ok, możemy przerwać ten zabieg. Teraz odlecimy na 10 metrach. Niedaleko. Powiedzmy, że odlecimy tylko na 40 metrów. 40 metrów. I zróbmy to samo. Zobaczmy jeszcze raz, na jakiej wysokości auto RTH Altitude 40 metrów. Wciskam RTH. I w tym momencie nie unosi się. Wraca na tej samej wysokości nam dron. Ok, jesteśmy na 10 metrach i on wrócił. Przerywamy. Teraz polecimy na jakieś 60 metrów od nas. Ok, może być tak jak teraz. Zobaczmy, co się stanie. Pamiętajcie, że wysokość RTH mieliśmy na 40 ustawioną. Osiągnął 20. Obraca się, dźwiga się jeszcze mocniej. Dźwiga się na 40 i teraz wraca. Jasna sprawa. Dobra, wylądujemy i zrobimy próbę dotyczącą w tym momencie naszego trybu Mission Cruise Control dla Hyperlapse'ów. Będę musiał zmienić kartę pamięci. Założymy kartę pamięci i wtedy zobaczymy, jak to się ma dla Hyperlapse'ów. Tutaj wygląda wszystko ok. Faktycznie, tak jak chłopaki napisali, tak jest. I zmieniło się to z 20 metrów, przeszło na 50, jeżeli chodzi o powrót RTH na tej danej wysokości. No ładnie i precyzyjnie wylądował. Super, na macie. Ok, mamy Hyperlapse Free. Z opcji, które tutaj są do wyboru, to jest długość, interwał, maksymalna prędkość i to wszystko. Nie mamy tutaj żadnego klawisza, który nam mówi o tym, że jest gdzieś cruise control. Przynajmniej ja tutaj go nie widzę. Zobaczmy jeszcze ustawienia. Jest. Czyli musimy wybrać Hyperlapse Cruise Control. Świetnie, czyli dla tej funkcjonalności posługujemy się klawiszem funkcyjnym, tym na lewo od lewego drążka.
I tutaj powinniśmy mieć przyporządkowane Hyperlapse Cruise Control. Wtedy na ekranie właśnie po lewej stronie pojawia nam się to czerwone kółeczko i napis Cruise Control in Use. Dzięki temu dron jest w stanie sam przemieszczać się, tak jak tutaj widzimy, z prędkością około 1 metra na sekundę on tutaj leciał. Bardzo fajna funkcjonalność, dzięki czemu mamy wolne ręce, jednocześnie jesteśmy w stanie kontrolować tego drona. Super! No dobra, słuchajcie, mamy zrobiony na pewno ten przegląd aktualizacji dla Mavic Air 2. Uważam, że to jest fajna sprawa. Wiadomo, że tam trzeba ten klawisz przyporządkować do cruise control, do kontroli lotu i to wygląda ok. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Pruteka, fajnie się nim lata, ale widzę, że na akumulatorach te duże silniki na takich małych akumulatorach momentalnie wyczerpują całe soki życiowe, więc trzeba tutaj założyć 850 mAh jako minimum. Ogólnie bardzo fajny dron lata. Dzisiaj parę już krzaczków zaliczyliśmy. Hałasuje mega, ale spisuje się całkiem nieźle. Popracujemy nad goglami, żeby mieć trochę lepszą wizję. Pracujemy trochę nad zasięgiem, żeby te loty były no, dużo lepsze, na dużo wyższym poziomie niż w tej chwili. Bo na razie to jest przedszkole, ale jak nie zmienię gogli i nie zmienię łączności, czyli gogle DJI plus do tego lepsze anteny i do tego oczywiście Crossfire, to ta zabawa będzie taką zabawą w ciuciu babkę. Na dzisiaj jest słabo. Wylatuję tu za te dwa krzaczki i od razu mam słaby zasięg. Startuję i od razu pokazuje mi low battery i tak dalej, i tak dalej. Dobra, wracamy, bo mamy jeszcze fajne rzeczy do zrobienia w domu. Let's go! Ok, w międzyczasie mamy bardzo dobre zdjęcia. Tutaj mamy pierwsze porządne zdjęcie, jeżeli chodzi o aparaturę dla nowego systemu DJI FPV. Widać, że ma bardzo podobną budowę do pada gamingowego albo do radia typu Tango 2. Rozkładane anteny, tutaj jest włączenie, klawisz funkcyjny pierwszy, tu jest jeszcze jakiś toggle, przełączenie trybów pewnie i dwa drążki z gimbalami. Oczywiście tutaj widzę, że jest pozycja 0, nie jest to throttle down tak jak zwykle. Anteny rozkładane, tak to wygląda na dzisiaj. Widać, że to jest w zestawie akcesoriów, bo tutaj mamy górną obudowę, anteny, paski jeszcze i kable, paski do gogli, kable, ale wyraźnie widać, że jest to element nowego wyposażenia DJI FPV. To, co jeszcze chciałem pokazać, to jest też bardzo dobre zdjęcie tego drona nowego. Tu widać wyraźnie, jak on wygląda, ma tą górną pokrywę, czyli kamera z tym serwomotorem jest zakryta, ale widać mocne silniki faktycznie tutaj. Ja jestem ciekawy, jak będą się sprawowały te nóżki, bo to wygląda na element, który będzie się łamał. Tylne ramiona i tylne silniki są w powietrzu, czyli tam z tyłu jest taka podpórka i tutaj czujniki z przodu. On będzie inteligentny, miał tryby, co ciekawe, będzie miał też GPS, wygląda trochę jak obcy. Obiecałem, że pokażę, w jaki sposób oznakowałem, więc pierwsze oznakowanie, na jakie wpadłem, to jest komora tutaj akumulatora. Drugie miejsce, jakie wybrałem do oznakowania, to jest tylne ramię. Tutaj jest powierzchnia płaska i te naklejki zrobiłem bardzo łatwo. Po prostu wydrukowałem numer,
Następnie przykleiłem taśmę klejącą, a to wszystko przykleiłem klejem biurowym, tak żeby można było przy sprzedaży łatwo usunąć te naklejki. Jeżeli chodzi o kłady FPV, to widać, że na takiej powierzchni, która jest w miarę płaska, akurat znalazłem taką powierzchnię przy świetle na samym dole pod kładem. To jest chyba takie najlepsze miejsce, jakie można wybrać, bo tutaj nie miałem żadnego miejsca, które by się do tego kwalifikowało. Okej, słuchajcie, na dzisiaj kończymy. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny. Jeżeli tak, to oczywiście prośba o suba i o łapkę w górę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany Drone Bootcamp, dzisiaj mamy promocję. A to z tego względu, że jest nowy rok, mamy postanowienia noworoczne, czyli New Year's Resolution. A 15 będzie warsztat opublikowany w ramach Drone Bootcamp dotyczący wejścia, wprowadzenia w życie tych przepisów dronowych. Nowych, czyli przepisy dronowe, a życie, jak to wygląda. Sporządzę go na podstawie Waszych uwag, Waszych pytań i będzie stanowił głównie odpowiedzi na takie frapujące wiele osób pytania. Także zachęcam bardzo serdecznie. A dzisiaj dzięki, jak oglądaliście do końca, to wielki szacun dla Was i spotykamy się w następnym odcinku. Zobaczenia, cześć!